teraz pan będzie panią po przejściach. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, spodziewaliście się dzisiaj czegoś innego, to znaczy zestawu z Lidla Playtime, natomiast dziś kumamy sobie trochę inny temat, mianowicie Playtime, Playtime'owi nierówny. Dlaczego zgłębiamy ten temat? Cóż, nie ukrywam, że klocki Playtime, kurde, są dobre, w sensie jak na podróbki oczywiście, ciut nawet za mocne bym powiedział. Natomiast niszczą mnie głównie chipki oraz naklejki. Natomiast w związku z tym, że Playtime, który widzimy tutaj, był kiedyś zestawem, który dostał 0 na 10, chcę jakby porównać sobie te chipki do tych, byście widzieli, zadali sobie też równocześnie ze mną pytanie, czy Playtime idzie do przodu. Jest tak ewidentne. No i właśnie o to tutaj chodzi, że kochani, ja w tych Playtime'ach widzę ogromny potencjał i ogromną być może przyszłość, jeżeli oni jeszcze bardziej się wyrobią, naprawdę mogą być mega dobrą podróbą. Przyjrzyjmy się jednak tej podróbie, o was zachęcam do recenzji tutaj, jeżeli jej nie widzieliście, ponieważ są to pierwsze i jedyne klocki, które dostały 0 na 10. No cóż, jeżeli te są karykaturą, to dopiero tak widzicie, tutaj bez problemu ciężko jest utrzymać, bo w ogóle tu się zgina tułów. Dzisiaj w ogóle to dostrzegam, że jakieś w ogóle porysowane te nogi jeszcze tutaj są. Tu no, tył nadrukowany to jest spoczko, ale pójście, bo to jest kobieta, nie pozostała wątpliwości te pomalowane usta, no chyba, że facet, ale nie chcę już w ogóle myśleć. Z jakimś brzucholem ona jest, to już to nawet poza ciążą już wykracza. Łapy ma karykaturalnie wielkie, od tej dłoni nic nie wspominając nawet, bo spójrzcie, co to jest w ogóle za dłoń! Dłonio płaskodłońsko, patrzcie, porównuję do tej. No buzia być może jest ciut lepsza od tych tutaj, bo spójrzcie, ta jest taka okrąglutka zdecydowanie bardziej, a ta jest płaska jak jajo, tak? No i tutaj plus, że tu się ściąga ta główka, chociaż w środku każdego chipka jest takie pustka zdecydowana i bez włosów w ogóle wygląda to dramatycznie. Natomiast tu temu się w ogóle nie ściąga Playtime'owi czapka. Tu możemy zrobić na przykład taki manewr, że o, teraz pan będzie panią po przejściach. No, no, albo Steven Seagal, o, Steven Seagal, tak jest, to jest Steven Seagal z Goody, tego Toma Hałka, Janosika, w ogóle wracamy. Także o to mi, kochanice, chodzi, że porównajcie sobie tą figureczkę. Wiadomo, ta też troszkę brzuszka ma, troszkę wygięty ten brzuszeczek jest. I troszkę tu nie wiedzieć, czemu takie wgłębienie w pleckach, może żeby to się lepiej w dłoniach trzymało. Nóżki dalej, owszem, w obu są złączone. Nie zmienia to jednak faktu, że no przy tej tato nawet 2,5 już będzie miała. I o to mi tutaj koniec chodzi, byśmy porównali sobie te figurki i mieli na uwadze naprawdę te klocki z Lidla, bo kiedyś mogą zawojować, mogą namieszać. Spójrzcie, jaki progres mógł zrobić między innymi te właśnie dwie figurki ze sobą, czyli stary i nowy. Natomiast też pytanie, czy po prostu Lidl nie będzie utrzymywał dwóch serii, bo jednak to widzicie, bezstudowe to zupełnie inna zabawka, bardziej drewniana. Pytanie, czy to w ogóle zaleta do klocków, no aczkolwiek tam to były no klocki. Pytanie, czy nie będą dwie serie, właśnie drewniany Playtime, jakże w ogóle 0 na 10 i Playtime taki plastikowy, który swój poziom utrzyma. Chciałem zwrócić wam trochę na tą uwagę i jednak progres tych klocków, ponieważ dotychczas kupuję różne klocki i zdarzają mi się, wiecie, że kupuję dwa razy lele, nawet trzy czy już cztery było lele, kupuję niektóre klocki po dwa razy, a kloc się nie zmienia, Japończykom tak nie zależy, a tu widzimy ewidentny progres i na to chciałbym zwrócić wam troszkę uwagę, byście w przyszłości, no, pilnowali tego. Wiadomo, że raczej chipków Lego z tego nie będzie, ale kurczę, wypuśćcie, gdyby tylko zrobili mu płaską klatę, płaskie plecy, no i głowę bardziej okrągłą, a nie znów coś takiego, no, mogłoby coś z tego być, tak? I naprawdę mogłoby być nieźle, bo mówię, tylko ta głowa, ciało, w sensie i naklejki powstrzymują to, by dać temu zestawowi lepszą ocenę, bo klocki no, na dziewiątkę mi się zasługują. Przyglądacie więc się, patrzcie tym klocuszkom. No i dwa odcinki oczywiście najbliższe jeszcze w tym tygodniu będą kolejne zestawiki. Napiszcie mi, co sądzicie o tym, o progresie ewentualnym tejże firmy. No bo dalej są to słabe chipki, no, ale progresu nie da się jakby zaprzeczyć. Dzięki wam za kolejny wspólny odcinek. Dzięki za to porównanie tych chipków. Nie zapominajcie, że na innych kanałach również nagrywam filmiki, nie tylko Playtime'owe, bo mamy też aktualnie maraton Star Warsowy, więc i recenzje Star Wars, i gry Star Wars, i to nie komputerowe, planszowe, które zrobiłem sam, oczywiście będą, więc tam was też gorąco zachęcam. A dziś wam dziękuję serdecznie za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Widzimy się już wkrótce, bye!